dzieje się tutaj na budowie metra Chrzanów, jak i również na całym odcinku ostatnim, drugiej linii metra. Aneks został podpisany, betoniarnia została całkowicie przejęta. W skrócie, prace znowu ruszyły pełną parą. A jak to dokładnie wygląda? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, Czyścim Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do metra. Znajdujemy się teraz bezpośrednio nad stacją metra Bemowo. I to tutaj kończy się aktualnie druga linia metra. Ale tylko i wyłącznie tymczasowo. Bo już niedługo, już za 3 lata, pociągi pojadą kierunek Karolin. I tam zakończą swoją trasę. Za stacją Karolin będzie się znajdować nowa stacja techniczno-postojowa STP Karolin, która będzie całym zapleczem technicznym dla drugiej linii metra. Aktualnie tą funkcję spełnia STP Kabaty. Tutaj jest aktualnie już przeciążona dosyć mocno, dlatego że była przewidziana i zaprojektowana głównie pod jedną linię metra. Dlatego potrzebna jest nowa druga stacja techniczno-postojowa, o której powiem bardziej pod koniec tego filmu. A na razie skupmy się na tym, co widzimy na ekranie. Do wszystkich stacji i wszystkich elementów w trakcie filmu macie rozdziały, więc zachęcam do skakania. Tymczasem zaczynamy od stacji Lazurowa, która to w tym miejscu oto i się prezentuje. Pod starą pętlą autobusową aktualnie trwają wykopy, właściwie na jej terenie. Teraz są tutaj realizowane prace przy robieniu nowych ścian, dookoła których, właściwie pomiędzy którymi będzie wykopywana nowa stacja metra. Jak te ściany są realizowane? To są ściany szczelinowe, możecie zobaczyć dokładnie, jak jest tutaj to realizowane. Jest to wkopywane, najpierw są właśnie robione ściany, a następnie później po prostu cała ziemia pomiędzy tymi wszystkimi ścianami szczelinowymi jest wybierana poprzez koparki, a później jest schodzone na kolejne poziomy, zazwyczaj podstropowo. Natomiast co ważne, to będziecie widzieć po kroku, jak będę pokazywać w kolejnych filmach, jak będziemy już schodzić faktycznie na poziomie minus 1, minus 2 i tak dalej. Na poziomie minus 1 już trochę jest stacja Karolin, o której powiem trochę później. Natomiast co ważne, stacja Lazurowa będzie mieć 182 metry długości i cała kubatura stacji to będzie prawie 74 metry sześcienne. Jeżeli chodzi właśnie o tą stację C03 Lazurowa, bo tak dokładnie ona się nazywa, jeżeli chodzi o część techniczną. Do nazw nie przywiązujmy się, one cały czas mogą się zmienić, wiadomo, tak samo było na przykład Targówek 1, Targówek 2, ostatecznie mamy Trocka i Targówek Mieszkaniowy, więc nazwy mogą się dosyć szybko i płynnie zmieniać. Natomiast to są faktycznie prace najważniejsze, jakie aktualnie są tutaj realizowane, czyli właśnie prace przy nowych ścianach szczelinowych, łącznik tunelowy, który wcześniej uniemożliwiał jeżdżenie tramwajów do pętli osiedla Górczewska, już został wykonany i tam ruch tramwajowy wrócił, a w tym miejscu na razie się nic nie dzieje, jak widać. Faktycznie to jest aktualnie powoli usuwana nawierzchnia, usuwana stara droga, bo w tym miejscu będzie powstawać nowe przejście podziemne na drugą stronę ulicy Górczewskiej. W ten sposób będzie przejście właśnie na tą drugą stronę i tam będzie i winda, i schody, żeby dało się wydostać po tamtej stronie z stacji metra. Nie będzie takiego wyjścia po drugiej stronie ulicy Lazurowej, co minus, o tym mówię w każdym filmie, nie zostało to przewidziane. Chodzi o to głównie, że miasto nie ma pieniędzy na takie doprojektowanie. Przydałoby się, jakby dało rada oczywiście, żeby powstały te dodatkowe wyjścia na stacji Lazurowa i stacji Chrzanów, ale no wiemy, że jest z tym ciężko. Tu z kolei w tym miejscu, jak widzicie, jest plac budowy, to też jest budowa metra, tu będzie powstawać łącznik tunelowy pomiędzy jednym i drugim tunelem. I jak to będzie realizowane? Za chwilę zobaczycie metodę szlakową V03, a ja w tym czasie powiem Wam, jak powstaje łącznik tunelowy i po co on właściwie jest na stacji metra. A właściwie w tunelach metra, bo to nie jest tak, że to się znajduje na stacji. Łącznik tunelowy to jest element bezpieczeństwa. Dzięki łącznikowi można przejść z jednego do drugiego tunelu, ale tylko i wyłącznie pod ziemią, bez żadnych budynków, które się znajdują na górze, czyli bez wyjścia na powierzchnię. Sam łącznik powstaje głównie pod ziemią, ale są niezbędne prace do wykonania na ziemi, a właściwie pod ziemią, ale przed wykonaniem samego tunelu. Właśnie w ten sposób teraz powstają różne łączniki w różnych miejscach nieoczywistych, gdzie będzie w przyszłości tunel metra, w postaci takiej odpowiedniej komory, przez którą w przyszłości przewierci się tarcza TBM, a następnie w tych miejscach będzie można wyjąć tubingi, czyli elementy
z których są składane tunele metra przez tarczy TBM i w tym miejscu po prostu będzie całkowicie zabetonowana przestrzeń, dzięki której będzie można przejść właśnie w takim miejscu pomiędzy jednym a drugim tunelem metra. Jak mi się uda podczas budowy już tam za rok czy dwa, jak będę tutaj nagrywać budowę metra, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać i jak ten łącznik tunelowy może będzie wyglądać faktycznie pod ziemią. Jakby się udało, to oczywiście byłoby naprawdę całkiem ciekawie. Tymczasem wracamy do filmu i do mniejszej ilości, jeżeli chodzi o opisywanie ciekawostek, bo jesteśmy nad stacją metra Chang'anów. Tu, no, możecie się zdziwić, sytuacja wygląda podobnie. Najpierw trzeba zrobić wszystkie ściany szczelinowe, później trzeba zejść na dół i prace szczelinowe aktualnie są tutaj wszystkie realizowane. Mało tego, nie tylko i wyłącznie samymi pracami szczelinowymi człowiek żyje, również bloki i osiedla budują się w całej okolicy. Dzięki czemu stacje nowe metra będą miały oczywiście nowych pasażerów, a przy okazji deweloperka tutaj się dosyć mocno i szybko rozwija. Co nie zmienia faktu, że nie tylko i wyłącznie ściany szczelinowe w tym miejscu powstają, bo również są niezbędne tutaj przekładki, jeżeli chodzi o całą sieć podziemną. Wszystko. Wodociągi, kanalizacja, światłowody, z których macie później internet i możecie oglądać moje filmy. To wszystko musi być przełożone. Oczywiście energetyka i inne elementy, jeżeli chodzi o okablowanie czy inną sieć infrastruktury podziemnej, musi to być wszystko przełożone na czas budowy, a następnie po zakończeniu prac podziemnych będzie to wszystko przekładane ponownie w nowym szlaku lub w starym, jak to wyglądało wcześniej. Więc trochę tego tu będzie musiało być poprzekładane jeszcze niedługo, ale to krok po kroku. Natomiast teraz za chwilę połączymy się ze mną, a właściwie połączymy się z tym, co było kiedyś nagrane, abyście dowiedzieli się trochę więcej i o terminach, bo wiem, że jesteście na pewno ciekawi, kiedy metro się zakończy. I też do Was mam taki gorący apel w tymże moim króciutkim przesłaniu jakże. To już jest ostatni odcinek budowy drugiej linii metra w Warszawie. Według pierwotnego założenia połączenia Brudna z Karolinem. Oczywiście w przyszłości metro może pojedzie na Ursus czy Marymont, ale to jest daleka przyszłość. Na razie ten odcinek, który powstaje teraz do STP Karolin, ma zakończyć się z budową do 2025 lub 2026 roku. Daje nam to prawie jeszcze 3 lata budowy. Co zobaczymy w trakcie tych 3 lat? Opuszczanie, podnoszenie tarcz TBM na dwóch stacjach metra. Zobaczymy też, jak powstają nowe tunele, nowe konstrukcje stacji, nowy element wizualny, no i oczywiście samo wykańczanie. I jakie te pomieszczenia tam będą schowane? Nowe łazienki? Nowe perony? Wszystko przed nami. A chcielibyście to dokładnie zobaczyć, jak będzie powstawać? Jeśli tak, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału i zostania patronem. W ten sposób będziecie mogli współtworzyć te filmy, zobaczyć je wcześniej, przedpremierowo i inne różne ciekawostki, których w głównym filmie nie pokazuję. Jeśli jesteście zainteresowani, zachęcam Was na Patronite / Wizonosz, w linku w opisie lub teraz w karcie na ekranie. Tymczasem do zobaczenia, bo filmy z Metra Karolin będą się pojawiać co 2 miesiące. Jak tylko i wyłącznie będę mógł, przez całą budowę, do samego końca, do oddania do użytku. Więc przed nami jeszcze długa budowa drugiej linii metra, a Wy możecie wspomóc i zostać patronem Wizonosza. Oglądamy dalej, jak budowa postępuje. Jakie to ma znaczenie większe, jeżeli chodzi o patronowanie odcinków, dowiecie się nad stacją techniczno-postojową. Tymczasem jeszcze ciekawostka po stacji Chang'anów. Stacja Chang'anów będzie mieć 178 metrów długości. Tymczasem znajdujemy się na polach. Bo na tych polach, a właściwie pod tymi polami, będą znajdować się 2 tunele metra. Jeden w kierunku stacji Karolin, drugi w kierunku stacji metra Brudno. Natomiast co jest ważne, na tych polach i tak musi być zapewniona wentylacja, jeżeli chodzi o tunele. Więc na środku pól powstaje nowa wentylatornia takowa VZ2, która w tym miejscu się znajduje. Jeżeli chodzi o obiekt kołatorowy i jego powierzchnię, a właściwie objętość w tym miejscu, no to wentylatornia VZ2, która się tutaj będzie znajdować, będzie mieć powierzchnię 8000 metrów sześciennych, a właściwie tam 8,5 mniej więcej. Tymczasem dojechaliśmy do stacji metra Karolin, największej stacji, jeżeli chodzi o obiekty stacyjne. Nie mówię o STP, bo to jest całkowicie element nieklasyfikowany, jeżeli chodzi o stacje pasażerskie. Dlaczego? Za chwilę zobaczycie, jaki to jest ogromny obiekt. Natomiast tak, dla porównania powiem, że stacja Lazurowa miała objętość 73 tysięcy, stacja Chang'anów 70 tysięcy, a stacja Karolin raptem trochę ponad 136 tysięcy metrów sześciennych. Więc różnica jest. Sama stacja też oczywiście jest dosyć długa, bo ma teraz 433 metry. Dla porównania Chang'anów miał się raptem 178 metrów długości. Dlaczego to jest spowodowane? Oczywiście tym, że tutaj zaczyna swoją pracę tarcza TBM. Jest tutaj komora startowa.
znajdująca się po stronie północnej stacji. Stamtąd tarcza będzie ruszać w kierunku stacji metra Chrzanów, przewiecając się oczywiście przez obiekty na wentylatorni szlakowej V02. Natomiast co ważne, tutaj też się będą znajdować za stacją tory odstawcze, dzięki którym pociągi będą mogły zmieniać swój kierunek. I to nie na zasadzie tak, jak w tramwaje zawracają na niektórych pętach, na przykład osiedle Górczewska, tylko i wyłącznie te pociągi metra po prostu wyjeżdżają na jeden ze ślepych torów i następnie ślepych, albo niekoniecznie ślepych, i następnie maszynista przechodzi z jednego krańca pociągu na drugi kraniec i rusza w drugą stronę. W ten sposób dokładnie tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, będą się znajdować tory odstawcze dla mniej więcej czterech pociągów i tak tutaj te pociągi będą mogły kursować naprzemiennie z pozostałymi w ruchu. No i oczywiście tutaj też będą mogły być schowane pociągi na szczyt południowy lub szczyt popołudniowy lub szczyt poranny. No i tak ta stacja będzie wyglądać. Tutaj prace, jak widzicie, trochę inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o pozostałe stacje metra, bo faktycznie prace już trochę zeszły na dół. No i tak, jak widzimy, prace też trwają przy ścianach szczelinowych. To jest duża stacja, największa. Najszybciej prace muszą być wykopane i zrealizowane po tej stronie, bo w przyszłości, dokładnie za rok, tutaj będzie składowana mniej więcej na zimę, jak zazwyczaj na budowę metra, będzie składana na dół tarcza TBM, która będzie wiercić nowe tunele metra. Natomiast to nie będzie jedna tarcza, to będą oczywiście dwie tarcze TBM i tak to będzie tutaj to realizowane. Dlatego to musi być szybciej wybudowane niż cała stacja, bo stamtąd ruszają tarcze i tarcze będą wiercić przez rok całe tunele metra do stacji metra Bemowo. Natomiast tutaj od drugiej strony właśnie będą się znajdować tory odstawcze. Widać, że prace też już właśnie schodzą na poziom minus 1 powoli. Widzimy pierwszy strop, to będzie strop poziomu minus 1, dalej będziemy schodzić do hali odstaw i jeszcze niżej będziemy schodzić do poziomu pociągów. Tak samo będzie się znajdować to oczywiście po tej stronie. Przejście podziemne i z wyjściami będą po każdej ze stron skrzyżowania, jak i również na pola jeszcze aktualnie, choć domyślam się, że jak metro będzie się kończyć tutaj z budową w tym 2025-2026 roku jakoś, to już tutaj bloki w okolicy się pobudują. Co ważne, w przyszłości też jest planowana ulica, która połączy metro Chrzanów z metrem Karolin w prostej linii przez te pola aktualnie, ale to jest przyszłość daleko planowana. Na razie nawet nie ma projektów tejże ulicy. Natomiast przejdziemy teraz do stacji techniczno-postojowej, gdzie dzieje się dużo. Sama stacja techniczno-postojowa jest ogromna i jakby tutaj nawet nie będę porównywać cyferek, po prostu możecie zobaczyć, że to jest o wiele, wiele większy obiekt. Tutaj też będą oczywiście kilometry torów dla pociągów metra, które będą mogły jeździć. Nie wszystkie, jak na STP, kabaty będą w pełni zelektryfikowane. Jeżeli chodzi o trzecią szynę, po części będą musiały oczywiście jeździć pociągi za pomocą specjalnego pomagania poprzez, no wiadomo, inne pojazdy spalinowe najprawdopodobniej. Natomiast co ważne, tak to się w tym miejscu prezentuje. I co widzimy na samym dole? To jest budynek numer 10, a ten budynek to jest hala napraw taboru. I właśnie w tym miejscu się znajduje. Za halą napraw, tutaj po prawej stronie jeszcze widzieliśmy przez chwilę, jest budynek numer 25, który to jest hala tokarki i lakierni. Tam dalej widzimy fragmenty betoniarni, o której w sumie też trochę przydałoby się powiedzieć. Betoniarnia w tym miejscu, o proszę bardzo, się znajduje. A właściwie znajdowała się jeszcze do niedawna. W tym miesiącu, a właściwie na przełomie tego i poprzedniego miesiąca, udało się w końcu przejąć cały teren betoniarni. I to jest sukces, bo dzięki temu cały plac budowy STP Karolin jest już jedną całością. Tam jeszcze były problemy, jeżeli chodzi o przełącze energetyczne. Trzeba przenieść słupy, niektóre trzeba całkowicie zlikwidować, a to one się znajdowały po części właśnie też na terenach betoniarni. I tego nie da się zrobić, jeżeli tych wszystkich terenów się nie ma. Dlatego tereny zostały już całkowicie przejęte, udało się dogadać bez jakiegoś większego wchodzenia na teren sądowo, więc na szczęście zostało to wszystko zrealizowane. Aktualnie teren betoniarni jest likwidowany w tym miejscu, jak widzicie, i jak będzie to zlikwidowane, faktycznie budowniczowie przystąpią do większych prac, jeżeli chodzi o realizację w tym miejscu budowy. Więc najpierw trzeba wszystko oczyścić z dawnych terenów. I do kogo te wszystkie maszyny, które tam się teraz znajdują, nie powiem wam, do kogo należą, bo po prostu sam nie wiem, a znając życie, to już po prostu zostało całkowicie wszystko kupione przez
przez miasto stołeczne Warszawa. Tymczasem znajdujemy się po drugiej stronie, gdzie widzimy, jak widzicie, w tym miejscu kolejny budynek i to będzie budynek 7, 8 i 9. Kto by z Was się spodziewał, co to są za budynki? 7, 8 i 9? Oczywiście elektrowozownie, czyli tam będą pociągi składowane, aby oczywiście nie stały pod chmurką. I podobnie będzie w tym miejscu, znaczy trochę przesadziłem, w tym miejscu już będzie trochę inaczej, to będzie budynek numer 27, ale zanim do niego wrócimy, to tutaj widzimy nowy, duży parking dla pracowników metra. Zaraz tutaj, po lewej stronie, jak będzie się kończyć parking, będzie oczywiście brama wejściowa i będzie budynek numer 24B, który to jest oczywiście wartownia i biuro przepustek. I tutaj będzie można wejść. Co ważne, biuro przepustek i wartownia będzie się znajdować na jednym i drugim krańcu STP, czyli tutaj właśnie po tej stronie na granicy Warszawy, jak i również po drugiej stronie bliżej tam Selgdosu. Natomiast tutaj z góry lecimy teraz nad ważnymi budynkami, numer 27 i 16. Numer 16 to oczywiście hala taboru pomocniczego i numer 27 to jest budynek zajezdni taboru specjalnego. To wszystko się tam będzie znajdować. Następnie widzimy kolejny długi, podłużny budynek numer 23, który powstaje, jak widać, na Zamoczonym Basku i to jest warsztat służb utrzymania infrastruktury. Taki całkiem długi. Co ważne, co chciałbym też powiedzieć w tym filmie, to jest to, że wielokrotnie pytałem się w ostatnim czasie punkt informacji budowy metra, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o podpięcie STP Karolin do sieci kolejowej. Jak widzicie, jesteśmy bardzo blisko. Miało to też problemy, jeżeli chodzi o prawne latanie w tym miejscu, znaczy latanie to nie, fotografowanie, ale na razie przepisy są martwe i nie weszły całkowicie. Natomiast wracając do problemów, jeżeli chodzi o metro Karolin i właśnie linię kolejową, to było pytanie, czy to będzie połączone. Czy te dwie inwestycje i infrastruktura kolejowa będą połączone za pomocą jakiegoś specjalnej bocznicy, specjalnego toru, który po prostu połączy jedno i drugie. Wiemy, że takie miejsce ma właśnie na STP Kabaty, gdzie jest specjalna bocznica, która się ciągnie bezpośrednio do lotniska Warszawa-Okęcie, czyli do lotniska Chopina. No i tutaj takiej bocznicy, z tego co wiem, na dzień aktualny nie będzie. Przynajmniej nie dostałem informacji pozytywnej, że taki łącznik będzie zrealizowany. Tak samo nie mam cały czas oczywiście dostępu do projektów, więc nie wiem dokładnie, ale z tego co wiem, raczej tak to nie będzie mieć miejsca. No, szkoda, ale może w przyszłości będzie wybudowane. Też chyba nie muszę wam tłumaczyć, że raczej dogadanie się ze sobą służb miejskich i kolejarzy też raczej nie jest łatwe w ostatnim czasie. I jak widzicie, na całym terenie STP Karolin jest naprawdę całkiem dużo budynków, nowych elementów, obiektów i tego wszystkiego, więc byłoby przyjemnie to wszystko zobaczyć dokładnie, krok po kroku, jak powstają te wszystkie budynki, wszystkie aspekty, dokładnie to opisać i dokładnie zobaczyć. Dlatego już od przyszłego materiału zapraszamy do metra Karolin, który będzie mieć miejsce za 2 miesiące, czyli w grudniu, będę chciał zrobić 2 osobne filmy. Jeden film o STP Karolin, drugi o budowie wszystkich pozostałych obiektów na tym ostatnim odcinku drugiej linii metra. Natomiast, aby to móc zrealizować, musicie mi pomóc. I w jaki sposób możecie pomóc? Jak zostaniecie patronami Wizynosza. W ten sposób będę w stanie kupić, móc utrzymać dodatkowe loty dronem w tym miejscu. Akurat tutaj, na tej wszystkiej trzeba mieć trochę więcej dodatkowych pozwoleń, głównie tego, że to jest ścieżka startowania lotów, samolotów bezpośrednio z lotniska Warszawa Chopina, więc tutaj potrzeba więcej pozwoleń, no i oczywiście więcej baterii, bo to jest naprawdę ogromny obszar. Dlatego zachęcam Was do zostania patronem Wizynosza i wtedy będziemy mogli trochę lepiej i bardziej dokładnie zobaczyć, jak powstaje STP Karolin i już od przyszłego miesiąca, a właściwie już za 2 miesiące zobaczymy to krok po kroku osobno, jedną i drugą właściwie inwestycję w ramach tego wszystkiego razem. A i w ramach ciekawostki mogę Wam jeszcze powiedzieć, że na STP Karolin zostało znalezione ostatnie znalezisko, takie starożytne kamienice, również inne elementy ciekawe, archeolodzy to aktualnie badają. Gdzie dokładnie to się znajduje na STP Karolin? Wiem tylko i wyłącznie, że po stronie zachodniej. Szukałem przez 20 minut tej lokalizacji na moich zdjęciach i nie mogę znaleźć. Jak ktoś z Was znajdzie w filmie, dajcie znać w komentarzu i oznaczcie dokładną minutę. Jestem ciekawy, czy ktokolwiek to znajdzie. Zdjęcia dokładnie tej lokalizacji są na Facebooku Metra Warszawskiego. Tymczasem, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Co ja mogę powiedzieć więcej? Zachęcam Was do wchodzenia na grupę na Facebooku Co się dzieje w metrze, tam więcej informacji o budowie metra, jak i również o utrudnieniach w metrze. No i oczywiście jakieś specjalne zwiedzania, inne wycieczki w ramach koła miłośników metra, tam też są ogłaszane, jak jest coś realizowane. Co ważne, również z innych aspektów warto wejść na grupę na serwerze Avizalandia, do której macie link też również w opisie. Tam więcej ciekawych newsów, no i oczywiście na social mediach też wysyłam zdjęcia z wszystkich inwestycji, które są
realizowane i pokazywane na kanale Widzonosz. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Niedługo na dniach pojawi się przelot nad całą budową metra Karolin, nad całą budową tramwaju na Kasprzaka, różne inwestycje, w tym rowerowe rondo, które powstało w Wilanowie i oczywiście dużo, dużo więcej. A w metro Karolin zobaczymy się ponownie już po wyborach w grudniu 2023. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!